znajdujemy się na obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, odcinku budowanym przez firmę Skanska. Umowa na realizację tego zadania została podpisana 1 sierpnia 2008 roku. Kontrakt jest realizowany w systemie Zaprojektuj i Wybuduj, czyli po stronie wykonawcy było wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, no i przystąpienie do realizacji zadania. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni tą inwestycję udostępnimy mieszkańcom Wrocławia, tak aby przejazd od mostu Milenijnego aż do ulicy Poświęckiej był poprowadzony nową drogą, obwodnicą śródmiejską. W ramach tego zadania, które kosztuje 257 milionów złotych brutto, zrealizowane zostały takie obiekty jak wiadukt drogowy nad ulicą Żmigrodzką, na którym znajdujemy się właśnie teraz, wiadukt drogowy nad ulicą Obornicką i obiekty nad infrastrukturą kolejową, czyli wiadukt nad linią kolejową Wrocław-Poznań i bocznicą kolejową Wrocław-Jelcz-Miłoszycy. Realizacja tej inwestycji umożliwi w pełni wykorzystanie przeprawy mostowej mostu Milenijnego, inwestycji danej w 2004 roku do użytkowania. Dzięki tej inwestycji cały ruch tranzytowy, który teraz przez ścisłe centrum miasta przebiega, czyli ulicą Bałtycką, ulicą Osobowicką, będzie mógł po prostu być poprowadzony obwodnicą śródmiejską. Myślę, że kluczowym znaczeniem dla tej inwestycji jest, kluczowe znaczenie ma właśnie wyizolowanie tego ruchu tranzytowego, który w tym momencie w kierunku Poznania będzie mógł przez nowy odcinek obwodnicy, przez most Milenijny przebiegać już dalszym śladem obwodnicy przez miasto.